chciałbym zaprosić kolejnego prelegenta, Pawła Nowaka, który ma też kilka słów do powiedzenia o porażkach. Paweł, stara należy do ciebie. Dziękuję. Ja mam zarąbistą prezentację, zaraz zobaczycie. Już? Nie, yeah. A jeszcze nie. Małpa, Turbokat. To jest w ogóle tak, że to są cały czas te same gęby, nie? W sensie Piotrek, ja, Richard potem będzie za chwilę i tylko Wojtek Smajda jest nowym gościem. Przynajmniej dla mnie. Już? To jest mój jedyny slajd, także będziecie musieli się skupić na mnie i to myślę, że będzie wyzwanie przez najbliższe 7 minut. Mam klikacza, okej. Okay. Nice. Smooth. Poproszę następny. Jeżeli patrzyliście w agendę, to ja mam prezentację o tym, jak zabić Waltera Mitty. I najpierw słowo wyjaśnienia. Walter to jest postać fikcyjna. W 1939 roku w Nowym Jorku autor jakiś napisał książkę o sekretnym życiu Waltera Mitty. I nawet będzie film taki, w sensie był w 1947 pierwszy, teraz będzie, w tym roku będzie kolejny. I to jakby czym charakteryzuje się, co jest najważniejsze dla nas, to czym tak naprawdę, kim jest Walter Mitty. Przede wszystkim jest postacią fikcyjną i wszystko to wiem z Wikipedii, więc równie dobrze mógłby się nazwać Koziołek Matołek. Walter Mitty jest osobą, która ma gigantyczną wyobraźnię. To jest osoba, która ma jakby nieskończenie, w ciągu jednego akapitu jest w stanie być chirurgiem, pilotem myśliwca i agentem 007. Niestety problem Waltera jest taki, że on nie robi nic, w sensie to wszystko się dzieje tylko i wyłącznie w jego głowie. I ja bym chciał, ja nie wiem, czy to wejdzie do kanonu, ale bym chciał, żeby zacząć w pewnym momencie używać też w Polsce takiego sformułowania, że ktoś jest jak Walter Mitty i to funkcjonuje gdzieś na zachodzie, przez zachód rozumiem pewno Nowy Jork tylko. W każdym razie funkcjonuje i powiedzenie o kimś, że on jest takim Walterem Mitty, to właśnie jest takie tak troszeczkę pejoratywne, że on po prostu ma jakby dużo myśli i strasznie mu się marzy, ale tak naprawdę niewiele robi. I ja się zastanawiałem przez chwilę, co powoduje, że tacy ludzie jak Walter Mitty są. Tak? W sensie, dlaczego nie każdy lubi działać? Dlaczego nie każdy nie weźmie mikrofonu ode mnie i nie powie teraz czegoś od siebie? I myślę, że najważniejszą rzeczą, dla której ludzie jednak tą cechą się charakteryzują, jest to, że oni się boją konsekwencji. Czyli jakby sam moment, w którym coś miałbym zrobić, nie jest taki zły, no bo to jest bo to jest tam chwilka, tak? Czyli stanę na scenie, tam 2-3 minuty mi to zajmie i nie, 30 sekund mi to zajmie i tyle, ale ludzie się boją konsekwencji. Będę spalony, jest tutaj 150 osób, wyjdę na scenę, powiem coś głupiego, to będzie okropne. Potem będę rozmawiał z nimi i oni będą, o Jezu, to jest ten koleś, co są na scenie, powiedział te głupoty wszystkie. To jakby konsekwencje, które się następują po tym, jak po tym samym fakcie, jakby po tej akcji, są tak naprawdę najbardziej przerażające. No i teraz i chwilę o tych konsekwencjach, czyli przykłady, bo jakby poproszono mnie o to, żebym podał kilka przykładów, więc będą przykłady też. Kiedy ja byłem Walterem Mitty i dlaczego wydaje mi się, że więcej już nie będę i że się wyleczyłem z tego skutecznie? Mam trzy przykłady, trzy, to jest zarąbista cyfra. No więc w 2009 roku, mogę nawet stanąć, w 2009 roku, kiedy zaczynałem Prespada, nie, w 2011 roku, przepraszam, nie ta historia. W 2011 roku, kiedy zaczynałem Prespada, potrzebowaliśmy trochę pieniędzy. Wiedzieliśmy mniej więcej, ile chcemy pieniędzy, ale nie wiedzieliśmy w ogóle jakby za ile pieniędzy, za ile udziałów chcemy te pieniądze pozyskać i w związku z tym jaka jest wycena, tak? Czyli znaliśmy tylko jeden element równania, ale dla startupów, które są w takim wczesnym etapie, to jest standard, tak? Wiemy, potrzebujemy 150 tysięcy, no i nie chcielibyśmy oddać więcej niż 10%, nie? Czyli wycena jest 1,5 miliona. No i jakby stworzyliśmy deka, wymyśliliśmy, co chcemy zrobić, wymyśliliśmy, ile chcemy tych pieniędzy, no i poszliśmy z tym do kilku inwestorów, no a potem gdzieś tam spotkaliśmy się z Kubą Krzychem, którego powinniście kojarzyć mniej więcej, ze Steamouta, wtedy jeszcze z AdTaily. No i siedzimy i rozmawiamy, tak? I Kuba mówi, jaka jest wasza wycena? W sensie, chodzicie o tych inwestorów, bo pytaliśmy o porady związane z fundraisingiem. Chodzicie o tych inwestorów. Jaka jest wasza wycena? W sensie, co im mówicie? Mówimy, no tutaj mamy deka i tu jest napisane, że 1,5 miliona, nie? Czyli tyle. Na Kuba mówi,
No ale dlaczego to robicie? Dlaczego nie powiecie jednemu inwestorowi, że chcecie 500 000 wyceny, a drugiemu, że chcecie 10 000 000 wyceny, a temu po środku, że 1,5 albo 3? Jakby dlaczego tego nie zrobicie? Po prostu przetestujcie sobie, co inwestorzy na to mówią. Na tym etapie, na którym wy jesteście, my wtedy byliśmy i większość projektów jest, to nie ma żadnego znaczenia, tak? W sensie ta wycena jest totalnie wirtualna, więc dlaczego nie powiecie im różnych cen? No i my się strasznie baliśmy tego, w sensie, o Jezu, temu powiemy 1,5 miliona, nie? A temu powiemy 5 milionów. No ale co, jeżeli on pójdzie stąd tam i powie, ej, ja mam 5 milionów, to spółkę, a tam masz 1,5 miliona, to jesteś kretyni w ogóle z Krakowa, nie? Ode mnie chcą tyle kasy wyciągnąć, a tobie chcą no, tylko udziału tyle dać, no to jakby nie ma sensu w ogóle żadnego. I ten strach przed tymi konsekwencjami nas tak jakby sparaliżował, że tego nie zrobiliśmy. Czy jakby okej, czy nie okej, to jest zupełnie inna kwestia, bo nie wiem tego, bo nie zrobiliśmy. Ale dlaczego mówię, że to była porażka? Dlatego, że teraz, bo w zeszłym roku już mogę powiedzieć, no jakby w sierpniu 2013, dokładnie tą strategię zastosowaliśmy. Czyli w innym miejscu, dokładnie do naszego modelu biznesowego. I działało to w następujący sposób. Czyli jeżeli wiecie coś o AB testach, AB testy, kojarzycie AB testy, tak? Wam powiem, że jestem kobietą, wam powiem, że jestem mężczyzną, zobaczę, co lepiej działa. Wyjdzie na to, że jestem mężczyzną, prawdopodobnie jestem mężczyzną, tak? No więc aby testuje się kolory przycisków, aby testuje się wersję landing page'u, aby testuje się różne rzeczy. My testowaliśmy modele biznesowe. Czyli to jest dosyć hardkorowe, ponieważ jednym ludziom od tej alejki w tą stronę mówisz, mamy subskrypcję i ona kosztuje 300 dolców, a od tej alejki w tą stronę ludziom mówisz, że mamy wszystko za darmo. No i co? Co jeżeli ten koleś pójdzie do tamtego gościa i powie, ej, on powiedział mi, że za 300 dolców, ja mu płacę 300 dolców miesięcznie, a ty masz za darmo. What the fuck? Co się dzieje? No i my jakby przez te parę lat tam wyhodowaliśmy na tyle duże jaja, że byliśmy w stanie to zrobić. Stwierdziliśmy, nieważne co się stanie, zróbmy to. No i w sierpniu okazało się, że jeden z tych testów wrócił z bardzo ciekawymi rezultatami. Wrócił z tak ciekawymi rezultatami, że od tego czasu jakby totalnie zmieniliśmy to, w jaki sposób funkcjonujemy. Nasz produkt jest za darmo, a zarabiamy na czymś innym. I okazało się, że być może moje jakby z tyłu głowy mam cały czas to, że jeżeli po głupim AB teście modelu biznesowego okazało się, że jakby nie baliśmy się tych konsekwencji, nasi klienci są na całym świecie, więc równie dobrze nasi pewnie by się nigdy nie spotkali, nie baliśmy się tych konsekwencji, to co by się stało 3 lata temu, jakbym jednym inwestorom powiedział, że mam 10 milionów wyceny? Miałbym teraz 90% firmy, a nie 18. No. Druga historia jest niewiele dalej. Dzisiaj napisał do mnie na Facebooku chłopak, który powiedział tak, ej Paweł, zresztą miałem tą rozmowę dzisiaj 2 razy tutaj już. Hej Paweł, czytałem twojego bloga, był bardzo fajny i ja bym też chciał blogować. Jak to zrobić? No jak to jak? Zakładasz konto na WordPress.com albo Tumblrze albo gdziekolwiek indziej. Zaczynasz, prawda, klikać, no i powstają słowa, które potem promujesz i gdzieś tam słowo od słowa, prawda, post od postu tworzysz bloga. No tak, ale ja się boję, że wszyscy, którzy są w tym środowisku, uznają, że jestem nikim, że eksperci powiedzą, że jestem nic nie warty, że się mylę. I co wtedy? Będę spalony w tym środowisku. Widzicie pattern, jakby ten, który się powtarza? No i ja powiedziałem mu, tej osobie, która napisała do mnie na Facebooku, bardzo prostą historię. Jak ja zaczynałem bloga, to ja miałem Maca parę lat, miesięcy i nie byłem żadnym ekspertem, totalnie byłem nikim. Ja po prostu szybciej szukałem w Google odpowiedzi niż inni, tak? A to nie jest trudne, naprawdę. W sensie obstawiam, że wy robicie to jeszcze lepiej. I jakby zacząłem, tak ktoś się zgłosił z problemem, to ja znalazłem rozwiązanie tego problemu, bach, wrzuciłem je na bloga i nagle po 4 miesiącach byłem ekspertem, tak? I teraz co powoduje, że ten chłopak nie zacznie tego robić, że ten chłopak nie zacznie prowadzić tego bloga? Ponieważ on się boi tego, że nie tego, że zacznie pisać, bo to jest okej, tak? W sensie pisanie nie jest trudne, założenie bloga, techniczne rzeczy nie są trudne. On się boi tego, że kiedyś się spotka twarzą w twarz, z taką dziewczyną tutaj i ona mu powie, ej, ja czytałem twój wpis i mój Mac się sformatował wszystkie dane. No on się boi tego. A myślę, że nie warto, szczerze powiedziawszy, co jakoś tam, mam nadzieję, że pokazuje ta historia Apple bloga. Ja napisałem, come on, napisałem 2 książki o SX-ie, dobra? To jest zajebiste. I sorry, jeszcze tylko jedna stawka. W zeszłym tygodniu dowiedziałem się, że jak macie, kto ma SX-a?
ktokolwiek, dobra, never mind. OSX jest na tyle do tyłu, że teraz dopiero są taby w tym ich menadżerze okienek, więc ja się tego dowiedziałem w zeszłym tygodniu, mimo że to jest 7 rozdział mojej książki. To jakby pokazuje, jak duży fail jest z tą książką. Ponieważ ostatnią moją książkę tak naprawdę aktualizowała dla mnie dziewczyna, której ja zapłaciłem. Jakby to pokazuje, jak bardzo ja się nie boję tego, że ktoś do mnie przyjdzie i powie, ej, tam w 14 rozdziale jest napisane, że się system aktualizuje w sobotę, on się aktualizuje w niedzielę, ty paranie. A ja powiem, no dobra, no so what, nie? No to jakby, ale reszta książki była okej, nie? No. I ostatnia historia. Czyli jakby już, mam nadzieję, że, nie, że już łapiecie powoli pattern, że nie należy się bać. Ostatnia historia jest taka. 2009-2010, jeżeli ktoś sięgnie pamięcią, to razem z Włodkiem Markowiczem i z Karolem Paciorkiem i z Piotrkiem Sewerynem zrobiliśmy taką firmę, która nazywała się ABTV. Robiliśmy wideo, tak? Kręciliśmy wideo, mieliśmy 4 programy chyba, albo 5, coś takiego, publikowaliśmy na YouTubie, no i różne rzeczy tam się działy. One miały oglądalność, my mieliśmy jakby te odwiedziny, odsłony, staraliśmy się sprzedawać reklamy. No i w 2010 z jakichś tam powodów takich osobistych coś się posypało, tak? Czyli gdzieś nie dogadaliśmy się i to się jakoś tam posypało. I co się wydarzyło dla mnie? Co mogłoby się stać dla mnie, gdybym nie był przygotowany na porażki? Gdybym nie był przygotowany na porażki, pomyślałbym tak. Stałem przed kamerą od 2 lat, spoko. Nagle muszę przestać, no bo nie mam co nagrywać dalej. Ci wszyscy ludzie gdzieś tam czekali w następnym tygodniu na odcinek, który się nie pojawi. No w sumie jestem skończony, dziękuję, do widzenia. Sorry. No ale tak się nie stało. Obstawiam, że Włodek i Karol też chyba kontynuowali. I wydaje mi się, że to, co się ostatecznie wydarzyło, znaczy nie wydaje mi się, tylko to wiem, to, co się ostatecznie wydarzyło, to znalazłem dobre strony w całej tej sytuacji. Czyli nagle okazało się, że nie muszę robić wideo codziennie. Jeżeli ktokolwiek z was zrobił wideo, to, a jeżeli nie, to wam powiem, że nakręcenie 1 minuty wideo zajmuje mniej więcej 10 minut. Czyli jeżeli macie 10-minutowy program, to potrzebujecie 1,5 godziny, żeby to w ogóle nakręcić, zmontować i przygotować i tak dalej. Nie wiem, u nas prawdopodobnie to ratio było jeszcze gorsze. To było tak, że trzeba było robić 2,5 godziny, żeby mieć minutę nagrania. Albo jeszcze gorzej. I to, co się stało, co ja zauważyłem jako pozytyw z całej tej sytuacji, że nagle nam się ABTV rozpadło totalnie, to, że nagle odzyskałem 80% mojego czasu. Czyli nagle okazało się, że jestem człowiekiem, który ma mnóstwo czasu. I co ja z tym czasem zrobię? No i zrobiłem Pespada i Untitled Kingdom i Growth Republic i zacząłem Turbo Tłumaczenia i możecie w kolabie i Material Nation i jestem tutaj i tonę innych rzeczy, których prawdopodobnie nie miałyby szansy, gdyby nie to, że nie odzyskałbym w 2010 80% mojego czasu. Więc moje przesłanie, z którym chciałbym was zostawić, jest takie, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy dorosłymi ludźmi i jeżeli ja tą prezentację zrobiłem 45 minut temu, to byłem przygotowany na to, że będzie kompletną porażką, ale chyba nie jest, także dzięki. I ja bym tylko chciał powiedzieć, że Turbo Tłumaczenia, z którymi zacząłem rok temu, mają jutro rok i to jest zarąbisty milestone, jak na projekt zrobiony w 33 godziny. I Turbo Tłumaczenia mają niespodziankę na koniec, więc warto zostać. Mam zostawić. Już podchodzę z pytaniami. Paweł zostanie. A to jest mój mail i to jest mój Twitter właśnie. Sorry, nic nie powiedziałem o slajdach. Go. Legenda miejska głosi, że udzielasz informacji zwrotnej odnośnie nowych startupów. Czyli feedbacku, tak? Feedbacków, tak. Czy wystarczy napisać do ciebie na Facebooku, a może na obiad cię zaprosić na jakiegoś smacznego burgera? Obiad, dokładnie. 13-14 jestem zawsze dostępny dla doskonale. Was. Doskonale. Nie zapłacę. Także będę po prezentacji. Super. A, uderzać. Dobra, no spoko, mogę coś zjeść po prezentacji, nie ma problemu. Dzięki. O, Asia. Tak, ja trochę... Dzień dobry. Dołek tutaj wykopię na Pawła. To agenda jest o porażkach, tak? I tak no, generalnie. Nie było? Gdzie jest Ergo? A, właśnie. Ergo jest... Ile mamy czasu? Bo ja nie chcę naciągać. Jeszcze tak z 2-3 minuty. No, Ergo jest programem, który zacząłem pisać w 2008, czy 2009, coś takiego i...
I właściwie reszta historii opowiedział Piotrek. Reszta historii opowiedział Piotrek. Mieliśmy trochę szmalu, który cały wydaliśmy, bardzo szybko skończyła się kasa, nie mogliśmy skończyć ergo, nie wydaliśmy go do dzisiaj. Zawiedliśmy tonę ludzi i do dzisiaj nie jest wydane. Jakby całe clue jest takie, że to jest strasznie duży problem dla mnie, ale też stoję na scenie i mówię to przed 200 osobami i nie mam z tym jakiegoś problemu, takiego, żeby wam powiedzieć, dlatego że zaakceptowałem to, że to się po prostu nie wydarzy. Jakby ktoś pisał na SX, no to wiecie, tutaj, nie? Możecie się zgłosić i skończyć ergo. Dziękuję za... A. Cześć Paweł, Anna Maria. Ej. Mam do ciebie pytanie, a co z twoją myślą na temat kontynuowania takiego pomysłu o Uniwersytecie dla Programistów? To jest zarąbisty pomysł. I totalnie nie pasuje na dzisiaj. Ja napisałem taki wpis na blogu, że ktoś powinien zrobić jakby szkołę dla programistów, w której ja wam, jakby jeżeli to była moja szkoła, ja wam płacę i was jeszcze uczę. Czyli koncept był taki, że ja wam płacę, żebyście się przeprowadzili do Krakowa na przykład 4 miesiące, 3 do 6 miesięcy. Płacę wam, jakby utrzymuję was w tym czasie, czyli zapewniam wam, prawda, kolej, pizzę i hostel. I w tym czasie was uczę na przykład Railsów albo Objective-C. I to jest zarąbisty pomysł, ale zależy na to, że jestem bardzo zajętym człowiekiem. Za każdym razem, jak ktoś mi zadaje to pytanie, ja odpowiadam, zostawiam to tobie. Czyli to jest super pomysł, jak go umieścimy online. I zresztą nie jestem człowiekiem, który to wymyślił, tylko gdzieś tam podłapałem pomysł i no, czekam, aż ktoś to zrealizuje. Dziękuję za prezentację. Dziękuję bardzo.